Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 27. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Oleszycach. Serdecznie witam Państwa radnych, Państwa sołtysów, Pana Burmistrza wraz z pracownikami, kierowników jednostek administracyjnych i referatów. Serdecznie witam wszystkich uczestniczących w dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych jest 14, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przedstawię teraz porządek dzisiejszego obrad. A więc przedstawiam porządek obrad, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, punkt drugi, przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt czwarty, informacja burmistrza o stanie przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020-2021, punkt piąty, przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy Oleszyce za pierwsze półrocze 2020 roku, punkt szósty, informacja z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Oleszyce za pierwsze półrocze 2020. Punkt siódmy, głosowanie nad projektem uchwały 177 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce. Punkt ósmy, głosowanie nad projektem uchwały 178 w sprawie zmiany statutu instytucji kultury o nazwie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach. Punkt dziewiąty, głosowanie nad projektem uchwały nr 179 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt dziesiąty, głosowanie nad projektem uchwały nr 180 w sprawie zmiany uchwały 40/288 z 2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego. Punkt dziesiąty, informacja burmistrza miasta i gminy z prac w okresie międzysesyjnym. Punkt 11. Sprawy różne i punkt 12. Zakończenie obrad. Czy w temacie porządku obrad ktoś chciał zabrać głos? Jeśli nie ma, uważam, że porządek został przyjęty. Przystępujemy do realizacji. W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne uwagi, uważam, że za protokół z poprzedniej sesji za przyjęty. I punkt 4. Informacja burmistrza o stanie przygotowań szkół i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020-2021. I tu informacje pani sekretarz. To może być potrzeba. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie wiem, czy w takim kształcie jak na komisji, może ją tak ciut zmodyfikuję. Większość z Państwa na komisji była, więc no ale po kolei. Przez okres wakacyjny szkoły zostały przygotowane na powrót uczniów. W opracowanych procedurach bezpieczeństwa uwzględniono elastyczne modele kształcenia w sytuacjach zagrożenia COVID-19, a mianowicie wariant A, tradycyjna forma kształcenia, wariant B, mieszana forma kształcenia, tak zwana hybrydowa, i wariant C, kształcenie zdalne. Dokonano także przeglądu budynków oraz otoczenia szkół pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakresem kontroli objęto teren wokół szkół, stan zewnętrzny, wewnętrzny budynków, w tym procedury bezpieczeństwa uczniów w warunkach epidemii. Nie stwierdzono zagrożenia życia lub zdrowia osób oraz uznano, że spełnione są wymogi bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, w tym nauki. W każdej szkole ze względu na COVID-19 z sal usunięto wszystkie przedmioty, których nie można na bieżąco czyścić, uprać i dezynfekować. Przy umywalkach umieszczono instrukcję mycia rąk, zapewniono mydło i papierowe ręczniki. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, uczniowie w bieżącym roku szkolnym będą się uczyć w stałych salach, poza lekcjami informatyki i wychowania fizycznego, chociaż przy
lekcjach wychowania fizycznego jest takie zalecenie, że w miarę, chociaż nawet nie, tam jest w tych wytycznych napisane, że bez względu na warunki, lekcje WF-u powinny odbywać się na zewnątrz. Lekcje wychowania fizycznego oraz te, których realizacja treści zezwala, na taką realizację będą odbywać się na świeżym powietrzu. Zgodnie z zaleceniami wprowadzone zostały różne godziny rozpoczynania zajęć i na przykład w Szkole Podstawowej w Oleszycach klasy 1-3 oraz zerówka rozpoczną lekcje o godzinie 7.45, uczniowie pozostałych klas o godzinie 8. W pozostałych szkołach też dyrektorzy wprowadzają, na ile to się da, bo tam, gdzie funkcjonuje dowożenie, no dzieci przyjeżdżają, prawda, o tej samej porze. Więc, no ale na ile to się da wprowadzić, będą się dyrektorzy starać godziny rozpoczynania zajęć różnicować. W przypadku również przerw międzylekcyjnych nauczyciele klas 1-3 będą je organizować tak, aby ograniczyć kontakt z uczniami innych starszych oddziałów, czyli te przerwy będą w różnym czasie. No, w klasach 1-3 da się to zorganizować, bo tam jest jeden nauczyciel na całą klasę, wchodzi czasami WF-ista i anglista, ale większość zajęć prowadzi jeden nauczyciel, więc te przerwy można sobie jakby indywidualnie, niezależnie od pozostałej szkoły, czyli od klas 4-8, ustalić. Korytarze i klatki schodowe w każdej szkole zostały odświeżone, odnowione. W każdej szkole również zostało wyznaczone pomieszczenia, w których będzie można odizolować osoby w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. We wszystkich szkołach są to po jednej sali, w Szkole Podstawowej w Oleszycach są to dwa pomieszczenia. I przy wejściu do każdej szkoły umieszczone zostały komunikaty bezpieczeństwa informujące o obowiązującym na terenie szkoły zasadach. W związku z COVID wyznaczona została strefa przebywania dla rodziców oraz osób z zewnątrz, ustawiono płyny dezynfekujące, numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i innych służb medycznych. Jeżeli chodzi o takie przygotowanie nie pod kątem epidemii, czyli typowe prace, które zawsze na wakacjach w szkołach się odbywają. I w Szkole Podstawowej w Oleszycach w roku szkolnym 2020-2021 będzie uczęszczać 324 uczniów uczących się w 17 oddziałach. Szkoła posiada 21 sal lekcyjnych, 2 sale świetlicowe. W 4 salach odnowiono parkiety oraz odmalowane ściany. Pozostałe zostały odświeżone poprzez prace porządkowe typu mycie, czyszczenie, oczywiście z wykorzystaniem certyfikowanych środków chemicznych. Szkoła podstawowa w Starych Oleszycach, 99 uczniów w 7 oddziałach i 23 dzieci w oddziale przedszkolnym, 8 sal lekcyjnych, 1 świetlica, sala gimnastyczna. Remonty, jakie zostały przeprowadzone na wakacjach, w jednej klasie wymieniono panele, w 2 klasach odmalowano ściany, pozostałe zostały odświeżone, jak w poprzedniej szkole, przez mycie, czyszczenie. No, generalnie w tym roku wszystko musi być odkażone odpowiednimi środkami chemicznymi. Wykonano ogrodzenie boiska szkolnego z uzupełnieniem brakującej ziemi, odmalowano drewnianą stolarkę okienną w całej szkole. Tu chyba wykorzystano na to nie tylko okres wakacyjny, ale też okres przerwy, kiedy dzieci w szkole nie było. Umyto z zacieków i zazielenień elewację szkoły od strony wschodniej i północnej. Szkoła podstawowa w Zalesiu. Uczęszczać będzie do niej 76 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Szkoła posiada 9 sal lekcyjnych, 1 sala ćwiczeń, które zostały przygotowane na przyjęcie uczniów. Odmalowano ściany w jednej sali. W jednej sali wymieniono panele. W pokoju nauczycielskim wymieniono panele na płytki. W 2 salach zamontowano rolety okienne. We wszystkich salach uzupełniono oświetlenie. Pozostałe zostały odświeżone. Tutaj zgodnie z zaleceniami również zostały wprowadzone różne godziny rozpoczynania zajęć. Uczniowie klas 1-3 7.50, pozostałych klas o 8.00
Oddział przedszkolny będzie korzystał z oddzielnego wejścia, aby ograniczyć kontakt z uczniami innych oddziałów. Szkoła podstawowa w futorach, 39 uczniów uczących się w trzech oddziałach, jedna sala przystosowana do zajęć wychowania fizycznego, cztery sale lekcyjne, w dwóch salach lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycielskim odnowiono parkiety oraz odmalowano lamperie. Pozostałe zostały odświeżone, tak jak w poprzednich placówkach, poprzez mycie, czyszczenie z wykorzystaniem certyfikowanych środków chemicznych. W dwóch salach lekcyjnych została wymieniona instalacja elektryczna i założono nowe lampy. W samorządowym przedszkolu w Oleszycach, to Państwo wiecie, przedszkole ciągle mamy w budynku szkoły podstawowej, funkcjonują trzy grupy, do których zostało zrekrutowanych 25 dzieci do każdej, czyli w sumie 75 w całym przedszkolu. W obecnej sytuacji, no tutaj sytuacja od komisja była w środę, wtedy ukazały się te nowe wytyczne, tam panie poprzeliczały jeszcze raz metraże. No według tego, co pani dyrektor nam przekazała, zmieści się 60 dzieci. Siódemka, część z tej, z 15 pozostałych to troje albo czworo przenieśli rodzice do oddziału przedszkolnego w Oleszycach. Część rodziców zadeklarowała, że w takiej w obecnej sytuacji nie będzie posyłało dzieci do czasu, kiedy się wszystko, nie wiem, uspokoi. Pozostaje pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci i tutaj pani dyrektor stwierdziła, że już nie będą czynić jakichś starań szukania innej sali. Po prostu wrzesień zweryfikuje ilość dzieci w przedszkolu, jak zawsze, bo albo dziecko zwyczajnie się nie przyjmie, takie, które przychodzi pierwszy raz, albo rodzice po prostu stwierdzą, bo sale są małe, faktycznie są małe, Państwo wiecie, jak te sale wyglądają. Także tutaj na dzień dzisiejszy pani dyrektor nam tak przekazała, że zagospodaruje wszystko. To, co przyjdzie, to te dzieci, które przyjdą, to zostaną nieładnie to powiedziałam, zagospodarowane, ale będą miały możliwość korzystania z przedszkola. No faktycznie przedszkole użytkuje jeden wspólny boks w szatni na 75 dzieci, dwie łazienki na trzy grupy, wspólne wejście do budynku, kuchnia i stołówka. To, co zrobiono na wakacjach, to w czasie pomalowano salę zajęć starszaków oraz lamperie. Pozostałe dwie sale odświeżono poprzez prace porządkowe. No i z sal zajęć usunięto przedmioty nie nadające się do dezynfekcji, a nie oszukujmy się, przedszkolaki ich najbardziej potrzebują, pluszaki, dywany i tak dalej, no ale nie może być w chwili obecnej takich rzeczy na sali, w szkole, nie tylko w przedszkolu. No co jeszcze? W dniu dzisiejszym Ochotnicza Straż Pożarna z Oleszyc rozwoziła do szkół środki dezynfekujące i maseczki. To jest jakby efekt zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów. Ministerstwo Edukacji chyba te środki wyasygnowało. Rozwieźli do wszystkich szkół oprócz futor. Na futorach dostawa będzie po 1 września, bo tam było jakby w różnych terminach można było zamawiać te środki. Futory zamówiły między 21 a 26 sierpnia, dlatego ta dostawa będzie najprawdopodobniej po 1 września, chociaż może się w poniedziałek okazać, że jednak to przywiozą. Jeżeli chodzi o dowóz, funkcjonuje tak jak w zeszłym roku szkolnym, dzieci będą dowożone przez PKS, natomiast dowóz uczniów niepełnosprawnych realizować będzie zespół placówek w Lubaczowie.
jeżeli chodzi o zmiany kadrowe na stanowiskach dyrektorów. W dwóch placówkach kończy się kadencja w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Tutaj została podjęta decyzja, że w tym roku nie będziemy ogłaszać konkursów, bo taki wymóg jest ustawowo wprowadzony. Jednak ze względu na sytuację COVID, rozporządzenie ministra edukacji z marca 2020 roku daje możliwość panu burmistrzowi przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, bądź też jeżeli dotychczasowy dyrektor nie zadeklarował chęci kontynuowania pracy na stanowisku dyrektora, można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a jeżeli nie ma wicedyrektora w danej szkole, to nauczycielowi z danej szkoły. I tak w Starych Oleszycach zostaje sytuacja bez zmian. Pani dyrektor Elżbieta Kuras będzie ma przedłużone powierzenie pełnienia powierzenia stanowiska dyrektora do 31 sierpnia 2021 roku. Natomiast w Szkole Podstawowej w Zalesiu zostanie powierzone pełnienie obowiązków pani Beacie Goraj. W obu przypadkach prawo dopuszcza w tej chwili okres roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2021 roku. No, co jeszcze mogę dodać? Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Nowej Grobli, jesteśmy na końcówce procedury. Pani dyrektor 31 sierpnia no, rozstaje się z nami, otrzymuje świadectwo pracy i wszystkie jakby związane z tym świadczenia. Jesteśmy w trakcie ustalania też przekazania dokumentacji, bo przepis prawa mówi, że dokumentacja przebiegu nauczania ma być przekazana do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli do kuratorium. W tym przypadku to archiwum kuratorium znajduje się w Tarnobrzegu, które przyjmuje tą dokumentację, a pozostała dokumentacja zostaje przejęta przez nasze archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce. No i to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dziękuję bardzo pani sekretarz za informację. Wspólne posiedzenie komisji zajmowało się tematem. Czy są jakieś uwagi odnośnie, czy uwagi odnośnie komisji? Nie było żadnych uwag, tak? A czy są pytania od radnych? Sugestie jakieś? Nic. Nie ma, tak? Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy Oleszyce za pierwsze półrocze 2020. I pani skarbnik, tak? Proszę. Prosiłbym bardzo też tak skrótowo, zwięźle, bo na wspólnym posiedzeniu komisji było szczegółowo omawiane. Proszę. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, postaram się w miarę skrótowo to przedstawić, takie jakieś najważniejsze i podstawowe dane odnośnie wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. I tutaj w zakresie wykonania budżetu, czyli ta strona dochodowa, wykonanie ogółem dochodów to jest te ponad 54%, bo 54,6%. Jako dochody ogółem, natomiast wydatki około 45%, 44,85%. No i teraz tak w miarę w zakresie dochodów, te dochody bieżące, bo to w tym roku, no wiadomo, że jest to zawsze ta wielkość największa w porównaniu do dochodów majątkowych. Czyli tutaj akurat dochody bieżące te planowane na 31 028 467 zł i dochody zostały wykonane w wielkości 16 773 049 zł. Natomiast te dochody majątkowe kwota czy wielkość planowana 1 894 451 zł i tu wykonanie 1 214 1941 zł.
My w tym roku już tak naprawdę nie mamy w tej chwili zadań majątkowych, to znaczy dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej, za wyjątkiem przedszkola, gdzie mamy zaplanowane, że jeszcze powinni otrzymać jakieś 300, ogólnie jest w planie chyba 399 tysięcy, z tego jako refundacja nam już wpłynęło, czyli z rozliczenia roku ubiegłego 60 parę tysięcy, więc tutaj zobaczymy, jak te dochody, czy one będą rozliczone, czy nie. A z pozostałych zadań to ta strona dochodów majątkowych to głównie, proszę Państwa, refundacje, jakie otrzymaliśmy, czyli z rozliczenia kanalizacji tej sanitarnej i z rozliczenia też modernizacji oczyszczalni ścieków, bo też takie środki jako refundacja w kwocie około 130 tysięcy nam w tym roku wpłynęły, bo zadanie było to rozliczane już w czwartym kwartale, a konkretnie końcem grudnia. W zakresie dochodów bieżących, tutaj proszę Państwa, te wskaźniki możemy powiedzieć, że są dobre, czyli głównie odnośnie naszych podatków, no one są w tych procentach rzędu 50 kilku procent w stosunku do planów. Myśmy tu, można powiedzieć, w przypadku naszej sytuacji, naszej gminy, akurat w zakresie dochodów podatkowych, no nie mieliśmy też takiej może też potrzeby podejmowania właśnie zwolnień, bo akurat aż tak jakichś dużych firm i tutaj mogę powiedzieć, że te dochody przy tym dziale 756, ogółem mamy 52%, około 52,7%, czyli te podatki podstawowe, podatek od nieruchomości, podatek rolny w mniejszych wielkościach, leśne i od środków transportowych, i one są rzędu 50 kilku procent. Tamte należności jako należności wymagalne przy tych podatkach, głównie chodzi o osoby fizyczne, one były czy wystąpiły na półrocze w takich znacznych wielkościach, czyli w granicach 80 paru tysięcy, ale to z kolei było też spowodowane właśnie takim brakiem bezpośredniego kontaktu właśnie z naszymi podatnikami i też no, opóźnienia w tym zakresie, czy też w zakresie choćby należności czy odpłatności za odpady stałe. Teraz jeszcze proszę Państwa parę słów odnośnie wydatków. Z kolei wydatki, tak jak już tutaj wspomniałam, one były wykonane w wielkości ogółem 40 kilku procent. Tak, wydatki budżetu ogólnie 45% możemy powiedzieć, bo to 44,85, z tym, że wydatki bieżące 48%, czyli 1,7% do tych 50%, czyli też możemy powiedzieć, że one ogólnie proporcjonalnie do czasu okresu. Natomiast wydatki majątkowe, te jakie mamy plan łącznie na 2 862 744 zł, bo to już te grosze końcówki zaokrąglam do pełnych złotych. No i tu mamy w okresie pierwszego półrocza bardzo niskie to wykonanie, czyli 9%, a tak naprawdę teraz właśnie już począwszy od miesiąca, możemy powiedzieć września do końca roku, czyli nam się zaczną rozliczenia, bo też te zadania no, będą odbierane, choćby ulica Konopnickiej, bo akurat tutaj już zbliża się termin rozliczenia tego zadania. Państwo wiecie, że to jest z dofinansowaniem z tego Funduszu Dróg Samorządowych, z tym, że środki z dofinansowania już w tym roku nam nie wpłyną, ponieważ myśmy je otrzymali w grudniu roku ubiegłego na to zadanie i one nam występują właśnie w tych wolnych środkach, jakie wprowadzaliśmy do budżetu w pierwszym półroczu. No i takie zadania jeszcze jak choćby chodnik w Starych Oleszyczach, czy też pozostałe zadania w zakresie dróg, te zadania przyjęte, czy inne, tak jak mówię, to tylko mamy rozliczenie z, tak naprawdę z większych kwot w pierwszym półroczu. Odnośnie zadań majątkowych to jest zakup tego samochodu dla Straży OSP w Oleszycach i tutaj też nastąpiła zapłata. Zadanie też było w dosyć wysokim procencie dofinansowane. W zakresie wydatków bieżących
też to wykonanie w poszczególnych działach, patrząc na te takie największe wydatki, jeżeli spojrzymy, czyli no nie mamy może aż jakichś takich, że one, patrząc na ten okres, jaki minął, czyli pierwsze półrocze, to choćby dla przykładu tylko możemy sobie wziąć dział 750, gdzie tu jest ta kwota, czyli to jest administracja, tu jest też CUF rozliczany, tutaj są rozliczani choćby radni też z diet i tu mamy 48% tego planu, patrząc na plan 3 miliony 301, czyli 1 584 000 po wykonaniu, czy też w dziale 801, to jest oświata. Tutaj proszę Państwa ogólnie, patrząc ogółem też tak nie można mówić, bo tu jest to zadanie majątkowe, ale patrząc na wydatki bieżące w poszczególnych szkołach, to jest praktycznie 50% w szkołach podstawowych, czyli ten założony plan, miejmy nadzieję, że wystarczy. I w pozostałych placówkach, bo mówię szkoły podstawowe, to akurat tu jest ta największa kwota wydatków planowana, bo 7 milionów 97 tysięcy i wykonanie, tak jak mówię, jest 49,6, czyli ono jest blisko 50%. I pozostałe te nasze jednostki, czy przedszkola też, tu troszeczkę niżej, ale to jest związane, mówię, z dożywianiem, bo tych zakupów nie było przez ten okres drugiego kwartału. Patrząc, braki w planie, gdzie mogą wystąpić, gdzie będzie potrzeba zwiększania środków w drugim półroczu, to tu akurat jako nasze zadanie własne, to zostało zgłoszone tylko wstępnie ustne w dziale tym pomoc społeczna, bo tam pani księgowa zgłosiła, że raczej będzie brakować środków na domy pomocy społecznej. Z tego wynika, że też te odpłatności wzrosły, czy też choćby na asystenta rodziny, bo taką osobę zatrudniamy i też dotychczas w roku poprzednim, czy jeszcze w 2018 dostawaliśmy dotacje z budżetu państwa na to zadanie własne i też uzyskałam informację, że w tym roku raczej nie otrzymamy dotacji na to stanowisko pracy i będziemy musieli też, bo nie jest przewidziana zapłata dla tej osoby na cały rok właśnie w związku z tym, że wcześniej myślano, że będzie tutaj też częściowo to stanowisko dotowane. Jeszcze proszę Państwa może parę słów na temat tej sytuacji naszej finansowej. Czyli za pierwsze półrocze mamy nadwyżkę i jest to, możemy powiedzieć, ale tak nam sytuacja praktycznie co roku występuje, że jest to nadwyżka budżetu i ona jest tej wielkości 3 287 758 zł. Mamy planowane przychody, czyli jako przychody dla sfinansowania tych źródeł, czyli głównie tutaj z rozchodów czy innych zadań, które nam nie zabezpieczają po stronie dochodów. I tutaj patrząc na te wielkości, to jako przychody to mamy planowane kredyty 329 445 zł, ale mówię to, zobaczymy, czy będziemy mieli potrzebę jeszcze. Myślę, że tutaj po trzecim kwartale będzie sytuacja bardziej dla nas też czytelniejsza, czy nam po prostu te nasze środki, jakie mamy w tym roku zabezpieczone w tym budżecie i plus te wolne środki, jakie już były wprowadzane, czy one nam wystarczą na zamknięcie budżetu tegorocznego. Też stan zobowiązań, jaki mieliśmy na początek tego roku, to było 10 077 520 zł, ale do półrocza myśmy już, proszę Państwa, spłacili tą pożyczkę i kredyty długoterminowe w wysokości 691 304 zł. Wykupiliśmy wyemitowane obligacje komunalne zgodnie z założonym terminem wykup 100 000 zł. No i też spłaciliśmy pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 619 302 zł. I to stan zadłużenia na pierwsze półrocze wynosi 8 666 914 zł.
Tak w skrócie miałabym tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy komisje na swoim posiedzeniu wspólnym miały jakieś uwagi? Komisje nie wnosiły uwag. Nie widzieliśmy tutaj jakichś większych zagrożeń w wykonaniu dochodów, a wydatki są troszkę niższe, 45%, ale według zapewnień są realizowane i będą realizowane. Także informacja została przyjęta bez uwag. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Oleszyce za pierwsze półrocze. I tutaj pan wiceburmistrz, tak? Informacja z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2020 roku. Gospodarka odpadami na terenie gminy Oleszyce realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczącej tej problematyki. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości odbierany jest na podstawie umowy z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg ten w 2019 roku był ogłoszony pierwszy w dniu 9 grudnia, został unieważniony i w drugim przetargu, który został ogłoszony 17 grudnia, został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą, jedyną ofertę złożyło przedsiębiorstwo usług komunalnych Empol i tutaj kwota z przetargu wynikająca 817 560 zł 54 grosze. Ja może tylko przypomnę, że od roku 2020 istnieje ustawowy obowiązek, iż wszystkie przetargi odbywają się na podstawie dostarczonych ilości odpadów. Nie ma tej możliwości ryczałtowej, która była możliwa w latach poprzednich. Jeżeli chodzi o odbiór odpadów, to odbywa się on na podstawie harmonogramu. Ten harmonogram był opracowany na pierwsze półrocze z racji tego, że tak wynikało po prostu z przetargu. Odbiór odbywa się w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu w okresie jesienno-zimowym, dwa razy w okresie letnim. W przypadku budowy wielolokalowej ten odbiór jest raz w tygodniu. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, odbiór odbywał się raz na dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to obowiązuje kwartalny system opłaty i tutaj takie daty 10 lutego, 10 maja, 10 sierpnia, 10 listopada to są daty, które są wpłaty na gospodarkę odpadami i tutaj nie ma faktur, jest to tylko podobnie jak w przypadku podatku rolnego. Planowane dochody w 2020 roku wyniosą 1 290 300 zł. Wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 540 393 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca to kwota 115 905 zł 14 groszy. Od drugiego półrocza zmieniły się stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tutaj było takie zamierzenie, taki plan, że wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowani o podwyżkach i zostaną dostarczone blankiety opłaty, aby w jakiś sposób usprawnić ten system poboru tej opłaty, ale jak wszyscy Państwo doskonale wiecie, w drugim kwartale mieliśmy sytuację związaną epidemiologiczną. W związku z powyższym tutaj to zdezorganizowało nam troszeczkę pracę i mieszkańcy byli informowani za pośrednictwem stron internetowych i za pośrednictwem ogłoszeń, które były na poszczególnych sołectwach, na poszczególnych miejscowościach. To troszeczkę zdezorganizowało, nie wszyscy mieszkańcy byli o tym powiadomieni, nie wszyscy tą informację odczytali. Część osób w związku z powyższym płaciła po starych stawkach, czyli według stawki z pierwszego kwartału.
kwartału. Dlatego też w miesiącu czerwcu były takie pisma dla osób, które albo nie zapłaciły tej drugiej raty, albo zapłaciły w mniejszej wysokości o tej podwyżce i była tutaj również dostarczone te blankiety, aby te wszystkie sprawy związane z opłatami w jakiś sposób zostały uregulowane. W 2020 roku zostały zmienione zasady i zostały wprowadzone tak zwane kompostowniki i zmniejszona opłata w związku z posiadaniem takiego kompostownika. Dlatego też w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zostało złożonych aż 1446 deklaracji i w tym tak naprawdę 1382 były to tylko te, które dotyczyły posiadania kompostownika, a tych takich bieżących było 64. Na terenie miasta i gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt ten obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Do PSZOK-u właściciele nieruchomości dostarczają i tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, że to są właściciele nieruchomości zamieszkałych. Przedsiębiorcy tutaj nie mają ustawowej możliwości z tego skorzystania. Dostarczają odpady wielkogabarytowe, urządzenia elektryczne, opony, plastiki i tak dalej. W związku z pandemią punkt ten nie przyjmował odpadów od 17 marca do 10 lipca. Jeżeli chodzi o rozliczenie, to jak wcześniej wspomniałem, przedsiębiorstwo Empol wystawia to w tym momencie na podstawie comiesięcznej faktury opartej o ilość zebranych odpadów i jak tam podkreślając, w przetargu była kwota ponad 800 tysięcy. Fizycznie zostało zapłacone za odbiór odpadów dla firmy Empol 480 248 zł 80 groszy. W pierwszym półroczu zebrano ilość odpadów odrobinę mniejszą niż w roku ubiegłym. Tutaj Państwo macie tabelkę i na tej tabelce jest tutaj o ponad 100 ton ilość tych odpadów mniejsza niż w roku ubiegłym. Jeżeli są jakieś niedociągnięcia, jakieś ewentualnie uwagi, mieszkańcy zgłaszają to telefonicznie, bezpośrednio do Empolu, ewentualnie za naszym pośrednictwem i my to ewentualnie sprawy staramy się rozwiązywać. Kolejnym takim elementem zakresu gospodarki odpadami jest funkcjonowanie składowiska odpadów w miejscowości Futory. Składowiskiem zarządza Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach. I tutaj w okresie od stycznia do czerwca składowisko przyjęło następujące ilości odpadów. Skratki, będę czytał w tonach, 73,5 tony, zawartości piaskowników 48 i materiały konstrukcyjne zawierające azbest 24,5 prawie tony. Tutaj trzeba podkreślić, że składowisko na Futorach ma tylko określone kody i tak naprawdę oprócz tego jeszcze może przyjmować odpadową papę i szkło. To są tylko te elementy, które można na to składowisko przywozić. Ilość tych odpadów w roku bieżącym w porównaniu do poprzedniego była też niższa jak w przypadku gospodarki tymi komunalnymi. Nie było w tym roku kontroli przez instytucje zewnętrzne działu gospodarka odpadami. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Komisje na wspólnym posiedzeniu zajmowały się tematem. Czy są jakieś uwagi? Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Kończymy przerwę. Kończymy przerwę. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Głosowanie nad projektem uchwały nr 177 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy. Pan burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt nr 177 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stosowna podstawa prawna i paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 45/311/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce oraz traci moc uchwała nr 16/99/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 października 2019 roku. I to jest ta uchwała w sprawie zmiany uchwały tej pierwszej, którą przed chwilą odczytałem. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przyczyny zmiany tego na komisji po prostu przedstawiałem i myślę, że to... Dziękuję bardzo. Komisje, wspólne posiedzenie komisji. Komisje zaopiniowały regulamin pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i pań, z panów i pan radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 177? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Co jest problem? U kogo?
pojawiające się wyników. Czekaj, mi coś tu. Głosowało 14 radnych, 13 było za, jeden się wstrzymał. Uchwała została przyjęta. I kolejny projekt uchwały 178 w sprawie zmiany statutu instytucji kultury o nazwie Miejsko-Gminna Biblioteka. Pani dyrektor. Szanowni Państwo, projekt numer 178 w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury o nazwie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach. Stosowna podstawa prawna, paragraf pierwszy w uchwale numer 41/279/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury o nazwie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach wprowadza się następujące zmiany. Paragraf drugi, ustęp szósty otrzymuje brzmienie: biblioteka używa pieczęci okrągłej w otoku, napis z nazwą biblioteki oraz pieczęci nagłówkowej o treści: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 37630 Oleszyce, ulica Rynek 1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce oraz dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, chodzi tylko o aktualizację adresu biblioteki, tak, która została przeniesiona tutaj z budynku tego, w którym się w tej chwili znajdujemy, do budynku ratusza, więc z Rynek 6 na Rynek 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor. Wspólne posiedzenie komisji. Komisje zaopiniowały uchwałę pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekaj, nie wyświetla tego wyników. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została przyjęta. I kolejny projekt uchwały 179 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 125 136 zł z tytułu 1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł jako wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 1340 zł. 2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, czyli zwrot dotacji przez zakład budżetowy za rok ubiegły jako dopłata do wody 3941 zł. Zwiększenie wpływów jako wpływy z tytułu od nabycia prawa własności, czyli sprzedaży nieruchomości gminnych, konkretnie działek 15233 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej 69 366 zł. Następnie te różne dochody, czyli to jest wadium z tytułu odstąpienia od podpisania umowy 3303 zł. I kolejne też jako zwrot dotacji z roku ubiegłego przez zakład budżetowy jako dopłata do ścieków 1183 zł. I dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 30 770 zł. Teraz paragraf 1 ustęp 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 125 136 zł. Przeznaczonych na 1. Zakup środków dydaktycznych i książek 69 366 zł, bo ta subwencja w tej samej kwocie po stronie dochodów, to ona miała przeznaczenie właśnie na zakup tej pracowni przyrodniczej dla szkoły podstawowej w Zalesie w oparciu o złożony właśnie wniosek. Następnie 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadania, które będzie realizował zakład budżetowy, przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Borchów 25 000 zł i
też wprowadzenie po stronie wydatków jako zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 30 770 zł. Ustęp 3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wspólne posiedzenie komisji. Komisje zaopiniowały uchwałę pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projekt nr 179? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Odśwież. I ołówek. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny, uchwała została przyjęta. Zakończyliśmy blok głosowań nad uchwałami. Przechodzimy do kolejnego punktu. A przepraszam, jeszcze jedno, tak, 180 w sprawie zmiany uchwały nr 40 przez 288, tak? Pan Nowak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałem przedstawić projekt uchwały nr 180 w sprawie zmiany uchwały nr 42 przez 288 z 2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego. Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych, Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje. W uchwale nr 42 przez 288 z 2017 roku Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego wprowadza się następujące zmiany. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu gminy Oleszyce dla samorządu województwa podkarpackiego. Paragraf 2. Udziela się z budżetu gminy Oleszyce pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji technicznej dla samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 relacji Sieniawa-Oleszyce-Chrebenne polegająca na budowie chodnika w kilometrze od 29 plus 800 do 29 plus 966 strona lewa wraz z dwiema zatokami autobusowymi z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Stare Oleszyce o wartości 18 450 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Komisje? Tutaj komisje również zaopiniowały uchwałę pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projekt nr 180? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Teraz już zakończyliśmy projekty uchwał i przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja burmistrza miasta i gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Zacznę tradycyjnie od inwestycji, które są na chwilę obecną realizowane, a dobiegły praktycznie końca. Tutaj już wcześniej było sygnalizowana przy informacji z inwestycji czy za działania za półrocze, czyli tutaj mam na myśli przebudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej. Ona de facto już jest praktycznie ukończona. Myślę, że w przyszłym tygodniu firma, czyli PBI, powinna złożyć wniosek o odbiór. Miejmy nadzieję, że no,
trakcie odbioru nie nastąpią jakieś nieprzewidziane rzeczy typu czegoś, czego nie możemy odebrać. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Szanowni Państwo, też tutaj była wspominana informacja odnośnie dowozu uczniów. Tylko przekażę Państwu informację, że był ogłoszony przetarg na dowóz uczniów z terenu gminy Oleszyce do szkół podstawowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 sierpnia. Ofertę złożyło tylko Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu, spółka akcyjna, na kwotę 194 616 zł. Tradycyjnie PKS co roku bierze udział w przetargu i praktycznie tylko oni są tym przewoźnikiem, który jakby świadczy te usługi w kontekście przewozu dzieci do szkoły. Szanowni Państwo, ogłoszono też pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 103 o powierzchni 1758 m2 położonych w miejscowości Zalesie. Przetarg odbędzie się 21 września. To jest działka, tak dla zorientowania się. Pierwsza działka jakby po lewej stronie, wjeżdżając teraz od strony Zalesia, czyli przed zabudową. Tam jest nieduża działka, tak jak tutaj podałem. Chcemy ją sprzedać, bo jest wniosek o nabycie jej. Szanowni Państwo, odbył się też przegląd dróg, bo jak pamiętacie, sygnalizowałem o tym, że też była potrzeba, bo były pewne jakby sugestie, uwagi co do jakości tego zadania, czyli trwałości też projektu, i tutaj odbył się przegląd dróg ulicy Słowackiego Zagrody i drogi gminnej w miejscowości Zalesie. Szanowni Państwo, bo tutaj te informacje będę teraz tak bardziej przedstawiał, bardziej ogólnikowo, bo bardziej szczegółowo omawialiśmy na komisjach, ale pozwolę sobie jakby przypomnieć, bo nie wszyscy radni też biorą udział w komisjach, dlatego też chciałbym, aby ta informacja była przekazana. Myślę, że w przyszłym tygodniu, bo to też jest to niezależne od nas, bo inwestycja w postaci budowy chodnika w miejscowości Staroszyca jest to zadanie, które będzie realizował Wojewódzki Zarząd Dróg w Rzeszowie. I miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie ogłoszony przetarg i też realizacja tego zadania będzie miała miejsce w tym roku. Miejmy nadzieję, że tutaj będą podmioty chętne do wykonania tego zadania i zakończymy ten jakby długoletni proces budowy chodnika, choćby w tej części projektowanej, która była do skrzyżowania w miejscowości Stare Oleszyce, i ona jakby nie było poprawi tą komunikację, ale też poprawy bezpieczeństwa ludzi korzystających, czy przechodzących, bo tam niestety jest problem przejścia z drogi wojewódzkiej do drogi gminnej, przede wszystkim tutaj najmłodszych uczestników do szkoły i z powrotem czy do świetlicy wiejskiej. Szanowni Państwo, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej tutaj w miejscowości Stare Sioło. Zadanie już jest jakby realizowane. Tak jak sygnalizowałem, tu większy problem jest teraz uzyskaniem zgód na wejście w teren. Są tam działki, które mają bardzo dużo współwłaścicieli i troszkę proces jest długotrwały, ale to oczywiście zadanie i te, które będę tutaj przedstawiał, będą realizowane w tym roku. Bo wiem, że na komisji pojawiło się pytanie, czy to w tym roku. Tak, te wszystkie zadania, które zostały zlecone w tym momencie, miejmy nadzieję, oczywiście nie będzie jakichś tam przeciwwskazań, czy czegoś, co nie jesteśmy w stanie przewidzieć, pozwoli nam jakby zrealizowanie w tym roku. Zlecono też opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości tutaj w mieście Oleszyce. Głównie dotyczy to już jakby tego odcinka na skrzyżowaniu przy ulicy Sapiechy, czyli tutaj czytaj na jakby ta część, która już prowadzi do nowego obiektu handlowego, jakim jest Biedronka, bo niestety tutaj się pojawił dosyć duży problem z mieszkańców z przechodzeniem na drugą stronę i w trakcie tego projektowania też będzie uwzględniony przejście dla pieszych i jak najbardziej też takie tak zwane oświetlenie aktywne, które pozwoli na to, żeby ci, którzy chcą jednak korzystać w formie pieszej i przechodząc na drugiej stronę, będą mieli to bezpieczeństwo większe, bo niestety coraz częściej się pojawia sygnał, że przechodzący jakby wyskakują z tego rowu, bo niestety tak to się odbywa. Powoduje to, że czasami kierowcy mają pewne zdziwienie występuje, bo jednak nagle ktoś wtarga, czy wchodzi na drogę i
No niestety jest to dosyć niebezpieczne, dlatego chcemy, myślę, że w tym roku rozwiążemy problem w postaci właśnie oświetlenia i przejścia dla pieszych. Szanowni Państwo, zlecono też opracowanie dokumentacji na drogi przebudowy dróg gminnych. Tutaj, tak jak wcześniej Rada jakby ustaliła te priorytety, w sumie jest tutaj kilka dróg, czyli tutaj w miejscowości Zabiała, w Oleszycach, ulica Mokra, Nowa Grobla, Futory. Są to projekty przygotowywane już, myślę, że przy dobrym układzie, może i w przyszłym tygodniu, jak firma, która ma zlecone opracowanie, to postaram się jak najszybciej ogłosić przetarg i no, będzie to skutek wymierny, bo dzisiaj jednak, mając taką nieoficjalną informację, ceny z przetargów są jakby korzystne. Jest tak jakby może nie do końca głód, bo tak może nie nazwę tego do końca, ale firmy no, ubiegają się o realizację takich inwestycji i myślę, że tu też cena będzie satysfakcjonowała nas wszystkich. Szanowni Państwo, też może tak niestety, bo wcześniej, jak pamiętacie, realizowaliśmy projekt tej zieleni i ona też, ten projekt obejmował jakby tę część tego zespołu parkowo-pałacowego i w której tam jest ta część taka rekreacyjno-sportowa. Niestety dołożenie jakiegokolwiek tam urządzenia, które nie wynikało z wcześniejszego projektu, pozwolenie na budowę, no jest jakby teraz jesteśmy zmuszeni do nowego jakby pozwolenia na budowę, bo chcemy tam jednak, tak jak Państwo pamiętacie, w budżecie były zapisane środki na tą infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Musimy już uwzględnić to w nowym pozwoleniu na budowę, a mając to na uwadze, że jednak czasami u konserwatora zabytków, bo niestety to on musi zaopiniować, czasami się to rozciąga w czasie i miejmy nadzieję, że też to się uda w tym roku zrealizować. Szanowni Państwo, informacyjnie tylko odnośnie wniosków złożonych, jak sygnalizowałem na komisjach, złożyliśmy wniosek do Funduszu Inwestycji Samorządowych. Te środki, które tam pamiętacie, były dla gminy jakby przyznane w kwocie 500 tysięcy. Wniosek jest ogólnikowy na zadania inwestycyjne. Nie określaliśmy tam, czy to ma być, nie wiem, ochrona środowiska, czy infrastruktura drogowa. Na razie był to wniosek taki ogólnikowy. Na dalsze kroki będę starał się Państwa też informować, co będziemy i na co będziemy składali, czy doszczegółowiali bardziej te zadania. Tutaj, jak Państwo wiecie, z racji tego szczególnego czasu ministerstwo uruchomiło środki na zdalną szkołę, na zdalne nauczanie poprzez zakup komputerów. Myśmy brali oczywiście, bo taka jest potrzeba, ale też taka możliwość była, gdzie tutaj 100% jest finansowania. Na zakup tych laptopów było, myśmy brali udział w dwóch projektach, zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i zdalna szkoła plus. Dwa projekty oczywiście były zrealizowane, są zrealizowane. Te komputery, które zostały zakupione, będą przekazane w ramach pierwszego projektu do dzieci, młodzieży, która będzie miała możliwość korzystania z niego i z racji też i drugiego projektu też. Tam jest kryterium już ilościowe, chodzi o ilość dzieci w gospodarstwie, ale to już jest w gestii dyrektorów szkół. Szanowni Państwo, informacyjnie z racji, który poruszanego ostatnio na sesji dosyć burzliwie tematu odnośnie korzystania z drogi wewnętrznej, tutaj w miejscowości Oleszyce zleciliśmy coś, co na co dzień nie pojawia się w obiegu takim tym formalnym, bo jak pytaliśmy o podmiot, czy coś takiego kiedykolwiek przeprowadzał, okazało się, że gdzieś raz było coś takiego robione, czyli zleciliśmy opracowanie i przeprowadzenie analizy organizacji bezpieczeństwa ruchu. To jest coś, co da nam pewną wykładnię do tego, czy ta droga wewnętrzna, która jest dzisiaj przedmiotem sporu, Państwo pamiętacie z ostatniej sesji, będzie w takiej formie przyjęta, czy to jak będzie jako strefa ruchu, czy ograniczenie. Zobaczymy, co ta analiza da nam i wtedy będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski, co robimy dalej, czyli jak będzie załatwiona ta sprawa. Na pewno tutaj, czy osoba, która wnioskowała tutaj o ograniczenie tego, też jest żywo zainteresowana. Tutaj też wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, też informujemy Panią o tym, jakie są działania podjęte i teraz czekamy na to opracowanie, które na pewno myślę, że w jakimś stopniu rozwiąże problem.
Jak będzie, to zobaczymy, czas pokaże. Szanowni Państwo, jak co roku, choć tak jak sygnalizowałem, w ubiegłych latach nie było realizowanego tego gminnego programu usuwania azbestu, w tym roku on jest realizowany. Ja tylko informacyjnie podam, że masa unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest na ten rok jest przewidziana na 51 ton. Kwota wydatków jest ukwalifikowanych, wydatków zadania jest na 36 tysięcy. Tutaj głównie środki płyną z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. My, środków naszych własnych jest 5430 zł. Tak jak zawsze sygnalizuję, lista jest długa, bo my co roku przyjmowaliśmy wnioski. One oczywiście w ubiegłych latach nie były realizowane, ale lista jest cały czas uzupełniana i każdy, który złożył wniosek, myślę, że w kolejnych latach będzie jakby mógł skorzystać z tego programu. Powiem, że niektórzy niecierpliwią się, chcieliby już, ale no niestety nie uda się tak, żeby tych, którzy wcześniej wnioski złożyli, potraktować no, na zasadzie takiej, że nie było naboru, to też ludzie jakby mówiąc nie mają prawa skorzystać. My idziemy zgodnie z listą złożonych wniosków. Szanowni Państwo, skończyliśmy, jakby uporaliśmy się z pracami związanymi z przekaszaniem gruntów użytków zielonych, które są dzisiaj w dzierżawie przez spółkę Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych. I ta też spółka, myślę, że po tym już czasie, bo już myślę, że to będzie na dniach zakończenie tego koszenia, przystąpimy do jakby tych zadań bardziej inwestycyjnych, bo jest tutaj możliwość i chcemy to wykorzystać, że spółka będzie realizowała zadania w postaci przebudowy czy budowy dróg, choćby tutaj w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w miejscowości Starolszyce, będzie w miejscowości Zabiała. Jest jeszcze innych kilka propozycji też, aby ta spółka była, znaczy aby realizowała, bo już udało nam się kilkakrotnie realizować te zadania i widzimy, że efekt jest naprawdę wymierny w postaci tych rzeczy, jakim jest budowa, ale i też skutek finansowy jest też tutaj bardzo wymierny. Szanowni Państwo, tu mam tak po kolei, wypunktowałem sobie, żebym tego nie pominął, bo uciekło mi jakby przekazanie Państwa informacji. Była prośba pana Józefa Rydzika, przewodniczącego Rady tutaj Kółka Rolniczego, znaczy Spółdzielni Kółek Rolniczych, z prośbą o jakby postawienie pytania odnośnie możliwości nabycia nieruchomości budynku po byłym SKR-ze. Tu kojarzycie, jak jedziemy w kierunku do zakładu gospodarki czy do centrali, jest tam pozostałość po byłym SKR-ze i chcąc nie chcąc tutaj pan Józef Rydzik jako ten przewodniczący rady jakby sugeruje czy pyta za pośrednictwem mnie tutaj na chwilę obecną możliwość nabycia tego budynku na choćby na potrzeby lokali socjalnych. Dlatego też przekazuję taką informację i mam prośbę, abyśmy może na kolejnym spotkaniu, myślę, że na komisjach, wypracowali stanowisko, czy faktycznie widzimy możliwość nabycia takiego lokalu, czy nie, jakie daje nam to możliwości i też jakie są przede wszystkim oczekiwania do tego lokalu. Na pewno temat jest żywy, bo likwidator tutaj w tym momencie no jakby chce zbyć tą nieruchomość i jest jakoś tam szansa czy możliwość nabycia. Stan techniczny pewnie może i będzie tak, będzie okazja, to może i grupa radnych może udać się na jakby oględziny tego obiektu i wtedy może konkretnie wyciągniemy jakieś wnioski, co, czy faktycznie idziemy w tą stronę, czy odpuszczamy temat jakby tego budynku. Szanowni Państwo, złożyliśmy odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej od decyzji wojewody podkarpackiego tutaj z 16 lipca 2020 roku w sprawie stwierdzenia, że gmina Olszyce nie nabyła z dniem 27 maja 1990 roku z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa. Głównie chodzi o tu, mam na myśli tutaj las, bo tak nie doprecyzowałem lasy w Starym Siole. Ja tylko przytoczę uzasadnienie wojewody, który stwierdził, że odmowa komunalizacyjna wynika z faktu, iż nieruchomość 27 maja 1990 roku nie stanowiła mienia gminnego, działki objęte wnioskiem o komunalizację nie stanowiły majątku danych gromad jako majątku gromadzkiego czy też dobra gromady. Tutaj niestety czytając to dochodzimy do wniosku, że to, bo tu mówimy o lesie i gruntach, które były kiedyś we władaniu sołectwa Stare Sioło, jest pewne zaskoczenie, bo mając dokumentację oczywiście z dawien dawna,
bo tutaj nie przytaczam jeszcze całego, uzasadnienie jest dosyć długie, gdzie wojewoda podnosi kwestię taką, że te dokumenty, które mamy, są w języku niestety też i niemieckim, nie stanowią przedmiotu rozpatrzenia i dlatego też uznał, że ta odmowa komunalizacyjna jest z punktu widzenia wojewody zasadna. My się odwołujemy, zobaczymy jaki będzie stan rzeczy, co będzie dalej, będę na pewno Państwa informował. Szanowni Państwo, ostatnią rzeczą, którą chcę tu Państwa poinformować, bo ona jest z racji tego, że rok szkolny rozpoczynamy dosyć dużym przedmiotem dyskusji, czyli dotyczącym przedszkola. Jakbym Państwu tak w skrócie tylko będę się posiłkował datami, krótkimi jakby stwierdzeniami tego, jaka jest krótka historia choćby ostatnich wydarzeń na przestrzeni tego roku, gdzie skutek wymierny do tych działań jest zerowy albo nijaki wręcz, a chcę pokazać, że te działania, które my realizujemy są, no niestety dzisiaj jesteśmy i żyjemy w państwie prawa i chcąc nie chcąc te drogi formalno-prawne musimy z nich czerpiemy i musimy z nich korzystać i dlatego też pokazuję, że to wszystko co tutaj było na przestrzeni tych ostatnich 8 miesięcy nie wnosi nic. My jako gmina teraz stoimy w bardzo dziwnym miejscu, w bardzo dziwnej sytuacji, która nie daje nam pewne możliwości, tylko to będą możliwości związane z kolejnymi wydatkami, z kolejnymi trudnościami w możliwości jakby tym formalnym odbiorze przedszkola. I tak pokrótce, żebyście sobie Państwo mogli wyobrazić, jak to się odbywało. Ja tylko przytoczę ten okres ostatniego roku. 15 stycznia zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej w Lubaczowie. 11 marca, i to tak, żeby datowo też mieć wyobrażenie, wszczęcie dochodzenia przez komisariat policji w Oleszycach, oczywiście na zlecenie prokuratury. 28 czerwca umorzenie dochodzenia przez policję. Dosyć długi czas. Oczywiście my reagując na to w taki sposób, że 7 lipca zażalenie na postanowienie komisariatu policji w Oleszycach zatwierdzonego przez oczywiście tutaj prokuraturę rejonową w Lubaczowie. 22 lipca jest zawiadomienie o terminie posiedzenia, bo myśmy się zażali do sądu. Zawiadomienie o terminie posiedzenia. 5 sierpnia posiedzenie sądu w Lubaczowie, wydanie postanowienia, w którym sąd postanawia zażalenie nie uwzględnić. Czyli mówiąc, podtrzymuję stanowisko, no tam jest akurat aspiranta, ja będę najogólniej mówił komisariatu policji w Oleszycach i na podstawie tego nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, bo żądaliśmy też doręczenia odpisu 11 sierpnia. Także widzicie Państwo, wiem, że częściej się to w ramach takich kuluarnych rozmów odbywa, że jak to jest możliwe, dlaczego tego nie można zrobić, czego tak długo. Widzicie Państwo, to jest tylko przykład tego, że my wyczerpujemy wszystkie możliwe warianty i drogi prawne do tego, żeby załatwić temat, bo jakby nie było, to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa było. Tutaj chcąc nie chcąc nie mamy żadnych dokumentów, żadnych certyfikatów, nie wiem, zaświadczeń, czegoś co daje nam prawną możliwość do odebrania tego budynku. I dzisiaj się okazuje, że w przedmiotowej sprawie nic się nie wydarzyło. Ani prokuratura, ani policja, sąd podtrzymuje to pytanie. Człowiek staje się tak patrząc z punktu widzenia Kowalskiego bezradny, bo dzisiaj już nie mamy żadnej możliwości prawnej przede wszystkim, bo tak jak powiedziałem ostatnie zdanie, na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. To teraz pytanie takie bardzo pragmatyczne. Do kogo mamy iść i się żalić? Do nikogo już niestety. Wyczerpaliśmy te możliwości. Na chwilę obecną dzisiaj idziemy tą drogą, którą mówiłem na komisji. Idziemy i składamy wniosek formalny o dopuszczenie do użytkowania. Na pewno te instytucje, które będą jakby weryfikowały to wszystko, co jest zgodne, musi być zgodne z ich jakby wyznaczeniem tych warunków technicznych i tak dalej, to okaże się, że większości dokumentów nie mamy i będziemy pewnie, znając życie, zlecali to podmiotowi zewnętrznemu na opracowanie ekspertyz i analiz tych, nie wiem, choćby części konstrukcyjnych, mówiąc tam dach instalacyjnych i tak dalej, to niestety będzie rodziło pewne wydatki i też będzie to
rozrzucone na, myślę, że dłuższy czas i dalej będą te niezadowolenia, te niesnastki takie, że dlaczego my w tej kwestii nic nie robimy. No naprawdę, proszę mi uwierzyć, że jak się rozmawia z różnymi firmami, które mają jakby formę takiego instytucji nadzorczej, czyli tutaj mówiąc o inspektorach nadzoru, mówią, że się w życiu z czymś takim nie spotkali, żeby ktoś po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, zabrał ze sobą dzienniki budów, te wszystkie certyfikaty, bo wiadomo, każda, jakby kupujemy, nie wiem, okno, stolarkę, to też podmiot dostarcza tutaj certyfikaty zgodności, dopuszczenie do użytkowania i możliwość, nie wiem, i tak dalej, w takich lokalach użyteczności publicznej. My nie mamy praktycznie nic. Fakt, że po przesłuchaniu kierownika, bo który on odpowiada za dziennik budów, no stwierdził, że wykonawca tutaj, przepraszam, właściciel firmy wykonującej to będzie miał czy ma. No ale nie wiem, dlaczego się nic nie dzieje w kontekście tego, że ktoś tutaj nie ma, zabrał i tak dalej. Nie ma skutków prawnych jakichś. No to pytanie, to po co my tych mamy kierowników, po co mamy, nie wiem, inspektorów, może nie inspektorów, tych, którzy no, powinni odpowiadać za to. I naprawdę jest tak pod górkę. Ja tylko podam, że w sprawie depozytu sądowego, bo też było to poruszane na komisji, jest informacja od kancelarii, że sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą i tak dalej, 188/20, czeka na rozpoznanie. I w dniu 25 sierpnia wysłano wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy, czyli widzicie Państwo, myśmy już w maju składali ten wniosek, ale o depozyt, ale w maju też było, jeszcze informacji nie szło. Czyli widzicie, że no, skutek jest taki, że chcąc nie chcąc dosyć mocno się rozciąga w czasie i to też jest w pewnym sensie takie nasze zabezpieczenie, żeby tutaj, mówiąc tak bardzo kolokwialnie cały czas mówiąc, nie mieć tych skutków później naliczenia tych ustawowych odsetek. Miejmy nadzieję, że dojdzie do tego momentu i też będziemy bezpieczni, choć nie do końca, bo dzisiaj nie mamy żadnej gwarancji, bo nawet przytaczając kwoty, które powinniśmy wypłacić, które są przedmiotem jakby prac dodatkowych, odszkodowawczych i tak dalej, nikt nie da gwarancji. Tutaj naprawdę nie ma takiej jednoznaczności, że jest to racjonalne myślenie nasze czy innych. Wiecie Państwo, no na pewno będzie to przedmiot jeszcze dużej dyskusji, mocnych dyskusji, bo pewnie spór o to, ile powinniśmy i jakie kwoty powinniśmy zapłacić, na pewno jeszcze będzie w sądzie. Bo na chwilę obecną, żeby była świadomość jasna, my nie zapłaciliśmy ani złotówki jeszcze wykonawcy. Wykonawca po pewnym czasie, gdzie raz fakturkę przesłał, tak jak powiedziałem Państwu wcześniej, ona była niezasadna, była odesłana. Dlaczego? Bo podmiot jakby rościł sobie zapłatę w dużo wyższej kwocie i zakres rzeczowy, który był uwzględniony na tej fakturze, no niestety był w dużej mierze niewykonany, czyli tutaj niestety nie mogliśmy poświadczyć tego, czy no jakby zapłacić. Dlatego widzicie Państwo, no wszystko się troszkę tak wywróciło do góry nogami. Jak to się rozwiąże? Ja myślę, że poniesiemy te koszty związane tutaj z tymi certyfikatami, że to firma nam to zrobi, ale to też pewnie będzie trwało chwilę. Także widzicie Państwo, to proszę mieć świadomość tego, że tak to się odbywa. To nie jest to, że urząd leży, nic nie robi i tak dalej. Nawet pamiętacie, mówiłem Wam, że sam jeden cały rok była wykonywana ekspertyza budowlana przez podmiot, no oczywiście zlecał to sąd nasz i chcąc nie chcąc ta ekspertyza trwała bardzo długo. Okazuje się, że praktycznie zostało przepisane to, co było w inwentaryzacji powykonawczej, czyli skutek był taki, jaki jest. Żaden, bo nic to na chwilę obecną nie wnosi do sprawy. Szanowni Państwo, ja bym miał w skrócie tyle. Przy okazji pozwolę sobie zaprosić na dożynki parafialno-gminne, tutaj w Oleszycach oczywiście, tradycyjnie. One się odbędą jak troszeczkę, no nie codziennie, bo akurat będą we wtorek, czyli na odpust i chętnie, zapraszam wszystkich tutaj chętnie na udział w tych dożynkach, wiadomo, będzie tutaj msza intencyjna za rolników, za zebrane plony i zapraszam za taki uczynny udział, bo to też jest i święto, raczej są to 8, przepraszam, 8 o 11, tak.
Tak, bo też taka była sugestia księdza proboszcza. Myślę, że jak najbardziej adekwatne, bo jest to święto też w Oleszycach. Myślę, że będzie to wymierne dla wszystkich. Tutaj od razu zaznaczam, że formuła jest bardzo taka ograniczona z racji, no niestety, tej szczególnej sytuacji. Też nie chciałbym, aby też ludzie się czuli na to, że z tego powodu, że czy narażamy kogoś z racji, nie wiem, robienia tego pod, czy w charakterze imprezy bardziej masowej, czy o większym wymiarze. Ja bym miał tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy w tematach poruszanych przez pana burmistrza ktoś chciał zapytać? Pani radna Chypiak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie tego przeglądu pogwarancyjnego na ulicy Zagrody Słowackiego Puszkina. Co tam zostało zakwestionowane? Nie potrafię powiedzieć, bo nie brałem udziału w przeglądzie. Postaram się, aby myślę w przyszłym tygodniu, w poniedziałek przesłać może mailowo te wskazania, te sugestie czy te uwagi odnośnie przeglądu. Na pamięć nie znam, a nie chciałbym czegoś powiedzieć, co później by się nie potwierdziło w rzeczywistości. Także prześlemy mailowo, dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan radny Buczko. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, zaproszenie gości. Ja z racji wykonywania swojej pracy zawodowej w sąsiedniej gminie Starodzików chciałbym ją wójta gminy zaprosić Państwa na dożynki powiatowe 30 sierpnia, w najbliższą niedzielę. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Kto będzie miał możliwość, to na pewno będzie uczestniczył. Czy ktoś z Państwa jeszcze radnych? Pan radny Żurawel. Panie burmistrzu. Proszę włączyć mikrofon. Włączona. Włączona jest, tak? Chciałem zapytać, czy ta analiza prawna odnośnie tej drogi wiąże się z jakimiś kosztami dla Urzędu Gminy? I tyle. I kto ma wydać tą opinię? Na pewno wiąże się z kosztami, bo jest tam kwota, nie potrafię powiedzieć jaka, to jest podmiot tutaj akurat najczęściej, który nam wykonuje na nasze zlecenie projekty dróg. Wiemy, że ten podmiot wykonywał właśnie to, co wspomniałem wcześniej, raz już zdarzyło mu się wykonywać taką analizę. To nie są duże pieniądze, z tego co wiem, bodajże to będzie około 1500 chyba za wykonanie tej analizy. Jakie będą skutki, to nie wiem. Czy o to chodzi? Czy jest możliwość później obciążenia tymi kosztami wnioskodawcy tego? A to tego gmina skoro to Urząd Gminy ma ponosić koszty tego, to nie wiem, na lekko ręką wydać 1500 zł. No wiecie Państwo, to tak samo jak tworzeniem projektu w organizacji ruchu na, nie wiem, na znak, na przepust, przepraszam, na choćby tutaj, nie wiem, przejazd i tak dalej. No wszystko wiąże się z tym, że nawet oznakowanie ulicy, czy tutaj jak my nadawaliśmy nazwę rondo, ronda, to też musieliśmy projekt wziąć i to też był wniosek mieszkańców, także to by trzeba było w każdym momencie w takim sposób odpowiedzieć, czy to teraz nie powinniśmy obciążyć tych którzy wnioskowali o to, tak jak nazwę ronda. Będę tak na szybko, przepraszam, wyciąga wnioski. Ja wiem, że to jest najczęściej problem, bo wiecie Państwo, my mamy dużo przykładów tego, że jednak jest ten spór, choćby tutaj daję przykład sąsiedzki mocno teraz, bo często są problemy teraz naruszanie stosunków wodnych. I teraz my musimy, nie wiem, czasami też zlecać ekspertyzę taką, no tą hydrogeologiczną i tak dalej. Także tu się okazuje, że ponosimy te koszty i pytanie, czy nie powinniśmy obciążać? No najczęściej nie jest to zasadne. W tym przypadku nie analizowaliśmy aż tak, żeby tutaj móc kogoś później obciążyć, bo nie wiem, czy będą podstawy prawne do tego, żeby kogoś no, potraktować w ten sposób. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Pani dyrektor.
Ja, Szanowni Państwo, się dołączę do zaproszeń. Otóż biblioteka razem z Ośrodkiem Kultury i Zespołem Szkół w Oleszycach przygotowuje się do narodowego czytania. Akcja znana już od lat na dziedzińcu ratusza. Mamy nadzieję, że się spotkamy 5 września o godzinie 18 z pochodniami. W ubiegłym roku pięknie uświetnili swoją obecnością też nasi strażacy i czytali razem z nami. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał poczytać balladynę Juliusza Słowackiego w tym roku, to zapraszam serdecznie. I jeszcze jedna informacja. Otóż nasza biblioteka włącza się, tym razem wychodzimy z ofertą do studentów. Jest coś takiego jak wypożyczalnia cyfrowa w Bibliotece Narodowej. Nazywa się to Akademika. Są to utwory, które są objęte prawem autorskim. My przygotowujemy stanowiska takie w bibliotece. Będzie bezpośredni dostęp do tych utworów. Myślę, że przede wszystkim studenci będą tym zainteresowani, jeżeli będą. Zapraszamy serdecznie. Na pewno już w październiku takie stanowiska Akademiki ruszą. Na pewno będą dwa. Być może będzie to już w połowie września. Mamy nadzieję, że uatrakcyjni to naszą ofertę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy w sprawach różnych jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Spoza Rady? Nie widzę. Dziękuję. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad, Wysoka Rado, zamykam 27. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Oleszycach. Dziękuję serdecznie.